Cześć! Zastanawialiście się, ile ciągnik Belarus może być wart w cenie złomu? W tym celu udamy się do naszej zaprzyjaźnionej firmy, która skupuje złom metalowy. Firma V-Eco posiada na swoim placu wagę, na której postawimy ten egzemplarz i dowiemy się, ile waży. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji kanału. Na końcu filmu czeka na Was niespodzianka. Oglądajcie do końca. Mamy dzisiaj wyjątkową okazję, bo to jest kolejna legenda polskiego rolnictwa. A mimo to, że pochodzi tak naprawdę zza wschodniej naszej granicy. Dokładnie, i w produkcji Stalin brał udział, bo powołał tą fabrykę. Tak. Pamiętasz kiedy? No to był chyba 46 rok. Sam, że tak powiem, główny władny powołał fabrykę, a już w 50 roku zjeżdża pierwszy ciągnik. Zacząć musimy od mińskiej fabryki traktorów, aby dobrze przedstawić historię tej marki. W roku 1946 władza ZSRR w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na ciągniki rolnicze zdecydowała się utworzyć kolejną fabrykę na terenie kraju. Prawdopodobnie decyzję o utworzeniu kolejnego zakładu produkującego ciągniki rolnicze wydał sam Józef Stalin. KD-35 był pierwszym ciągnikiem, jaki opuścił mury fabryki. Maszyna ta nie była tradycyjnym ciągnikiem rolniczym, ponieważ jej podwozie oparte było na gąsienicach, a nie na kołach, jak w tradycyjnych ciągnikach. Maszyny te już wcześniej produkowane były w lipieckiej oraz petersburskiej fabryce ciągników. W tamtym czasie MTZ nie produkował własnej konstrukcji ciągnika, lecz był jedynie montownią maszyn produkowanych już wcześniej w innych fabrykach. Fabryka miała bardzo dużą wydajność, ponieważ dziennie z linii zjeżdżało około 50 ciągników. W Mińsku oprócz KD-35 rozpoczęła się również produkcja pojazdów militarnych o oznaczeniu KT-12. Niedługo później konstruktorzy dostali pozwolenie na opracowanie nowego autorskiego projektu ciągnika. W 1948 roku rusza praca nad projektem średniej mocy ciągnika kołowego, który miał wypełnić lukę na rynku ciągników kołowych. Tą maszyną okazał się być MTZ-2, który swoją oficjalną premierę miał w roku 1953. MTZ-2 miał wiele wspólnego z wcześniej wspomnianym ciągnikiem KD-35. Maszyna ta żywcem czerpała niektóre elementy z KD-35. Na tamte czasy był to ciągnik średniej mocy z silnikiem generującym moc 36 koni mechanicznych. Ciągnik posiadał dość często spotykane rozwiązanie rozruchu silnika, stosowane w maszynach wschodniej produkcji. Mowa oczywiście o silniku benzynowym, który umożliwiał uruchomienie silnika diesla nawet w bardzo dużym mrozie. MTZ-2 został wyposażony w skrzynię biegów, która posiadała 5 biegów do przodu i 1 do tyłu. Maszyna ta rozwijała prędkość do około 13 km na godzinę. Po jakimś czasie pojawił się model o oznaczeniu MTZ-1. Ciągnik ten miał służyć do pracy w międzyrzędziach, na przykład na plantacji bawełny w Kazachstanie. Maszyna ta nie była tradycyjnym ciągnikiem kołowym, ponieważ był to ciągnik trójkołowy. Jako ciekawostkę warto dodać, że rząd PRL wykupił w 1954 roku licencję na produkcję ciągnika MTZ-2, który miał być produkowany w Polsce. Maszyna ta miała być sprzedawana pod nazwą Mazowsze. Jednak po dojściu do władzy Władysława Gomułki pomysł został porzucony. Jednak na bazie zdobytej wiedzy rozpoczęto pracę nad dobrze znanym Ursusem C325. Kolejnym ogromnym postępem w fabryce było wyprodukowanie ciągnika MTZ-5. Wtedy również rozpoczęto pracę nad silnikiem o oznaczeniu D50, z którym MTZ wiąże się na wiele lat. W 1959 roku ma miejsce premiera ciągnika MTZ-50, czyli ciągnika, który przyniósł fabryce sławę na cały świat. Ciągnik wyposażony był w skrzynię biegów, która pozwalała rozpędzić go do 27 km na godzinę.
Maszyna ta z powodzeniem sprzedawana była na zachodzie Europy. Bocato wyposażona w tak zwanej wersji eksportowej. Maszyny te często modyfikowano względem zapotrzebowania na rynku. W różnych krajach, na przykład wersję fińską, wyposażono w nową kabinę produkcji Junkari. MTZ-50 do roku 1974 został wyprodukowany w ilości 1 250 000 sztuk, co daje imponujący wynik. Z początkiem lat 70. rozpoczęto pracę nad nieco większą serią 80, która docelowo miała zastąpić serię 50. Największą zmianą w tych ciągnikach była zmiana silnika na mocniejszy, o oznaczeniu D240, który generował moc 80 koni mechanicznych. Zmieniono też skrzynię biegów. Od teraz operator do dyspozycji miał aż 18 biegów do przodu i 4 do tyłu. To właśnie seria 80 zyskała największą popularność w historii marki. Belarus wypuścił również serię 100, lecz nie cieszyła się ona aż tak ogromnym zainteresowaniem, jak modele 80 i 82. Warto też dodać, że polska marka Pronar w 1992 roku rozpoczęła import tych ciągników do Polski. W późniejszym czasie Pronar rozpoczyna własną produkcję tych ciągników na bazie części zamiennych dostarczonych z mińskiej fabryki. Ciągniki MTZ cieszą się bardzo dobrą opinią ze względu na swoją prostą budowę i małą awaryjność. Pojawia się też hejt na te maszyny, lecz spowodowany jest raczej tym, że maszyny nie są ani trochę zaawansowane technicznie. Nie dają komfortowej pracy dla operatora, jak maszyny zachodnich producentów. Jednak nie każdy szuka w ciągniku klimatyzowanego schowka na napój. Dla wielu rolników ogromnym atutem tych maszyn jest możliwość naprawy bez konieczności użycia komputera. Paweł, jednym z ważniejszych parametrów ciągnika jest jego waga, masa. Dokładnie. Oczywiście każdy zwraca uwagę na konie mechaniczne, ale specjalnie stoimy tu z tyłu ciągnika, bo tu są zaczepiane maszyny. I ciągnik musi mieć swoją masę po to, żeby mógł przewozić maszyny i stanowić dla nich przeciwwagę. Na potrzeby filmu wykonaliśmy pomiar wagi tego ciągnika. W tym celu udaliśmy się do firmy V-Eco, która posiada wagę służącą im do skupu złomu. Przy okazji zapytaliśmy, ile może być wart ciągnik Belarus 952.3 w cenie złomu. Waga wskazała 4810 kg. Po przeliczeniu po aktualnej cenie złomu suma, jaką zaproponowano za Belarusa, mocno szokuje. Ciągnik, ze względu na to, iż posiada dużo elementów, które trzeba poddać utylizacji, takich jak opony, szyby, tapicerka, wszystkie elementy plastikowe, został wyceniony na 3033 zł. Należy nadmienić, że ciągnik jest wart dużo więcej, a cena oferowana na złomowisku to cena za złom, a nie jako ciągnik użytkowy. Każdy stoi przed dylematem kupić używany, nowy. Białorusin jest w wielu modelach, bo nawet do dziś jest produkowany. Oczywiście. I od wielu lat w niezmiennych konstrukcjach, czyli takich prostych, łatwych do naprawienia we własnych, że tak powiem, warunkach. Wielu użytkowników ceni sobie taką prostotę, bo to czasami może być przekombinowane. Tani koszt eksploatacyjny. Dokładnie tak. Samemu się naprawi. Ten egzemplarz wyprodukowany został w 2010 roku. Ciągnik wyposażony został w 3 pary wyjść hydraulicznych, zaczep górny oraz belkę do przyczep jednoosiowych. Maszyna posiada 4-cylindrowy silnik o mocy 92 koni mechanicznych. Ogromnym atutem tej maszyny jest napęd realizowany za pomocą 4 kół. Daje to dużą przewagę nad ciągnikami tej klasy, które są napędzane tylko na jedną oś. Już w najbliższą niedzielę na naszym kanale YouTube przeprowadzony zostanie test przeciągania liny pomiędzy Ursusem 912 a Belarusem 952.3. Musisz to zobaczyć!